urazem najprawdopodobniej kręgosłupa skażającego się na ból pleców i ustabilizowaliśmy mu odcinek szyjny kręgosłupa, jak również unieruchomiliśmy go na desce, żeby udzielić mu zaraz dalszej pomocy. Poradzi pani sobie z taką sytuacją w życiu? Tak, uważam, że wszelkie informacje, wiadomości, które zyskaliśmy na tym szkoleniu, będą nam niezbędne w pracy na drodze. Kwalifikowana pierwsza pomoc to coś znacznie więcej niż pierwsza pomoc, której zasady udzielania powinien znać chociażby każdy kierowca po kursie na prawo jazdy. Nasi słuchacze uczą się bardzo zaawansowanych technik udzielania pierwszej pomocy, ratowania zdrowia i życia, a po zdanym egzaminie uzyskują tytuł i kwalifikacje ratownika. Tym bezprecedensowym projektem objętych zostanie w ciągu najbliższych 2 lat ponad 3000 policjantek i policjantów z całego kraju, przede wszystkim z ruchu drogowego, ale także służby prewencyjnej, tym samym systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, ale przede wszystkim na ulicach polskich miast, na polskich drogach przybywać będzie wykwalifikowanych ratowników. Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ja jestem akwizytorem, sprzedawcą. No i właśnie mnie spróbuję, biorę to dziecko, na niewierzy spódnik wskakuje ten wagaz z tym prętem i w głowę mnie wiesz, że to dziecko zabierze, że co ja robię w ogóle, nie? Że uczymy się udzielać pierwszej pomocy, tego czego ludzie się najbardziej boją, jeżeli jakiś wypadek czy zdarzenie zauważą. Ludzie po prostu odchodzą. Taka jest teraz jakaś dziwna mentalność, a my uczymy się tego, żeby tej pomocy udzielić i żeby ludzi namawiać i pokazywać ludziom, że można to robić i nic złego się nie stanie. To czego się uczycie, będzie faktycznie przydatne w policyjnej służbie? To będzie bardzo przydatne w policyjnej służbie, dlatego że raz, że pomożemy ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, dwa, że zmienimy jakoś wizerunek, który wiadomo, jak jest nieraz odbierany niesłusznie, a trzy, że przyda nam się to w życiu prywatnym.